No, siedzi pan przy komputerze, traci pan czas, bo tak z reguły więc... Dokładnie w taki sposób, jak mówisz. To znaczy, były takie trzy slogany u mnie w mieszkaniu. Pierwszy mówił, nie siedź tyle przed komputerem. Drugi był, nie siedź tyle przed komputerem, bo nie będziesz miał żony. I trzeci był taki, nie siedź tyle przed komputerem, bo nie będziesz miał żadnych znajomych. I mimo tego, oczywiście jest tym trochę racji, bo siedzieć przed komputerem też trzeba umieć, to znaczy trzeba sobie robić sporo przerw, wychodzić też na świeże powietrze, patrzeć w dalej, żeby ten wzrok też trochę odpoczął. Pomagają zielone rzeczy, żeby patrzeć na zielone rzeczy, od razu mogę powiedzieć. Czyli ta kultura pracy jest bardzo istotna, natomiast z drugiej strony nie dziwię się moim rodzicom, dlatego że znam bardzo dużo osób, które siedzą faktycznie dużo przed komputerem, ale w taki sposób mało produktywny, to znaczy na przykład siedzą non-stop na Facebooku, nic innego nie robią, albo oglądają non-stop jakieś seriale. I wtedy można się zmartwić, tak, że zabrano mi dzień.